Parlament Europejski pracuje nad proaborcyjną rezolucją przeciwko Polsce. Treść dokumentu podzieliła opozycję. Platforma nie chce być kojarzona z tak zwaną aborcją na życzenie. Swój projekt, który wyraża poparcie dla decyzji Trybunału Konstytucyjnego, przygotowali europosłowie PiS-u. Dziś rozpoczyna się posiedzenie Parlamentu Europejskiego. W planie jest kolejna debata o Polsce i tym razem nie będzie koncentrowała się bezpośrednio na praworządności, ale na strajku kobiet i temacie tzw. aborcji. Debata odbędzie się w środę. W czwartek politycy mają głosować nad projektem rezolucji i dziś już wiemy, że zapisy, jakie się w niej znalazły, podzieliły opozycję. PO i PSL jak zwykle chowają głowę w piasek w kwestiach światopoglądowych. To zdrada wobec Polek. Można chodzić na manifestacje i zbierać poparcie polityczne, ale tutaj trzeba podjęcia odważnej decyzji, po której się stoi stronie, napisał europoseł Robert Biedroń. W piątek pod wstępnym projektem rezolucji podpisały się cztery frakcje w Parlamencie Europejskim: socjaliści, zieloni, Zjednoczona Lewica Europejska oraz Odnowić Europę. Nie było w tym gronie Europejskiej Partii Ludowej, do której należą Platforma i PSL. Według medialnych doniesień obie partie nie chcą być łączone z tak zwaną aborcją na życzenie. Na zarzuty Roberta Biedronia odpowiadał przewodniczący PO Borys Budka. Roberta, potem się dziwisz, że miałeś 2%, nie tędy droga. Nie szukaj na siłę wrogów tam, gdzie ich nie ma. Współpracujemy dobrze w polskim parlamencie, w Europie też jest to możliwe, wystarczy chcieć. Zrobimy wszystko, by rezolucja miała jak najlepszy kształt. Platformie nie podoba się zaostrzenie tonu rezolucji. Dziś w tej sprawie mają odbyć się kolejne rozmowy. W kontrze do proaborcyjnych treści i kolejnej próby nacisku na rząd swój projekt przygotowali politycy PiS-u. Jest to rezolucja wyrażająca poparcie dla Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, że było w prawie tak zrobić, że nie wykroczyło ani przeciw prawu międzynarodowemu, ani przeciw prawu Unii Europejskiej. Rezolucja przygotowana przez frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów powołuje się na polską konstytucję, a także m.in. na Deklarację Praw Człowieka, Deklarację Praw Dziecka i unijne traktaty, w myśl których regulacje prawne w sprawie tzw. aborcji pozostają wyłączną kompetencją państw członkowskich.